O, jest, dobra. No hejo. Będzie dobry łokoń. Ale piękny łokoń. Ale okoń, nie, dobrze mówiłem. Nie, jeszcze lepiej. To nie będzie okoń, to będzie... Witam serdecznie na kanale wędkarstwo.pl. Dzisiaj rzeka Bóg i okonie. Czemu nie? Na paproszka. Tutaj mam główeczkę 5-gramową. Adusta Pentashad. Później będzie Shetland Etik i Banjo. Kijek Diaflex. Żyłka 0,16. Okoniówka. A kołowrotek to będzie Mitchell. Jakiś Mitchell. Tutaj sobie wejdę troszeczkę w wodę. Ile będę mógł, tyle wejdę. Zobaczymy, czy te okonki już tutaj podeszły i czy będą już współpracować. No tu już jakaś jest zapaść. Dobra, próbujemy. Pierwszy rzut. Pierwszy rzut. Najpierw na główkę, później będziemy bawić się z bocznymi trokami. Pierwszy rzut bez brania, czyli będzie dobrze. Będzie bez klątwy pierwszego rzutu. Jest pierwszy okonek. O, proszę. Nawet taki niegłupi. Ale patrzcie, jaki dziobany był przez szczupaka. Musiał go jakiś szczupak brać. Zmykaj. Jest kolejny. Czyżby miał być większy? Czyli po prostu waleczniejszy. No, będzie ładny garbusek. Nie będzie to jakiś wielki gigant, ale jest fajny. Patrzcie, jak zassał Pentashada. Pięknie. O, taki garbus 20 parę centymetrów. Zmykaj. Właśnie zerwałem jedną główeczkę. Teraz założę sobie Lancetika. Zobaczymy, co Lancetik pokaże. Jest i na Lancetika jakiś. O, już był. Właśnie się spiął. No teraz wam pokażę, jak mniej więcej ja prowadzę na główce. Więc rzut. Czekamy na opad. Opad. I takie 3, 4, 5 delikatnych podbić. W momencie ze zwijaniem kołowrotkiem żyłki. I moment, kiedy poczujemy jakiś opór bądź stuknięcie, przycinamy. No, w tym rzucie nie było żadnej rybki. Tego rzucimy teraz troszeczkę bardziej w prawo. Zobaczymy tam z nurtu, czy coś zadzieje się.
No i niestety kolejny zestaw zerwany. Także może teraz zróbmy w takim bądź razie boczny trok. Boczny trok jest troszeczkę mniej czepiasty. Jest jeszcze jeden. Patrzcie, co mi wzięło. No i jest i przyłów w postaci malutkiego bolenia. Mały boleń na lancetika. Jest, jest, jest i to będzie ciut fajniejszy chyba, jak wyjdzie. No fajny garbek. Taki 25+. Siedzi i siedzi, siedzi, idzie. Idzie łokoń. Może być ciekawy, bo delikatnie odchodzi, ale nie jest. Taki mniej więcej 20 parę centymetrów. Lancetik znowu po raz kolejny. Jest coś grubszego. Jest coś grubszego na Bugu. Uła, uła, uła. Będzie ładniejszy okoń. Jednak Bóg to Bóg. Czy sandaczek? Nie, okoń. Ładny okoń. Bardzo ładny okoń. Piękny okoń. Ale bardzo lekko zapięty. Ale grubasek dobry. Dobry grubasek. No to co na Bugu, to na Bugu, tak? Taki pod 30 cm, ale śliczny garbus. Piękna ryba. Ładna ryba. Wypuścimy cię, może nie odprowadzisz stada. O, poszedł. Boczny trok to pałka 8 gram. Dlaczego pałka, nie oliwka? Bo pałka troszeczkę łatwiej wychodzi z zaczepów. Tutaj mniej więcej 25 do 30 cm między krętlikiem, ja używam krętlików. No i tutaj jakieś 70-80 cm do haczyka. Haczyk rozmiar 6 od Mikado, okoniowy czerwony. No i przypuszczam, że boczny trok to boczny trok. Łowna bardzo metoda.
Jest. I to będzie ładny. I to będzie bardzo ładny okoń. Wiedziałem, że tak się to zakończy. Ale ładny. Co on mi tu wyprawia? On idzie normalnie pod prąd. Patrzcie, jaki ładny garbus. Piękny garbek. Piękny, piękny. To będzie ładny, bardzo ładny okoń. Patrzcie, jaki ładny. Śliczne, banjo zasane. Delikatny puk. Taki, myślę, 25, 6, 7 cm garbus. Chyba wezmę podbierak i będę je chomikował w podbieraka. W podbieraku, żeby... Albo nie. Niech płynie od razu. Niech płynie od razu. O, pod nogi, pod nogi. Poszedł zamulony. Dobra. Rzucamy dalej, skoro tak się fajnie dzieje. No siedzi. Siedzi kolejny. Kolejny dobry garbus. Oj, będzie też ciekawy. Nie będzie tak duży jak poprzednik. Ale też mu niewiele brakuje. Też dobre 24-5 cm. O. Dobre. Płynie do mnie. Nie chcę wracać do domu. O, jest. Dobra. No hejo. Będzie dobry okoń. Będzie bardzo dobry okoń. O, nawet mi wybrał troszeczkę żyłki przez chwilę. Skółwrotka. Chyba, że to będzie szczupak. Ale mam nadzieję na okonia. O, ale piękny okoń. Już widzę, że to jest okoń. Ale okoń... Nie, dobrze mówiłem. Nie, jeszcze lepiej. To nie będzie okoń, to będzie sandaczyk. To będzie sandaczyk. Są też tutaj sandaczyki w takim razie. Temu może okonie przestały brać, bo się podeszły sandaczyki. Taki sandaczyk. Nieduży. Gdzie ty masz tutaj mojego poproszka? Pokaż. Dobrze, że niedaleko. No poproszka. Taki oto srebrniak, tak? Sandaczek śliczny. Mały, ale śliczny. O, zmykaj. O, patrzcie, jak stanął sobie. O. Jak ślicznie wchodzi. Poszedł sobie tam. Trochę nie w tą stronę, bo powinien uciec w głębokie, ale patrzcie, jak drobnica się rozbryzguje. Ucieka, jak on sobie tam idzie. O, już znajdzie drogę do domu. Jest kolejny ryb. Tym razem było bardzo delikatne przytrzymanie. Wydaje mi się, że tym razem to będzie okonek. Nieduży okonek. Tak, już widzę po czerwonych płetwach, że to jest okonek. No ja wiem, czy taki nieduży. No taki fajny, znośny. Ale patrzcie, jak już ma wybarwione płetwy czerwone. Czyli już się szykuje do zimy. Do zimy. Łukonek się szykuje. Zmykaj. Pewnie sandaczek stał i okonki uciekły, bo te ryby między sobą się nie lubią. I teraz sandaczek został wyłowiony i może okonki znowu podejdą. Bo była chwila przerwy. A boczny trok, prowadzenie bocznego troku to są bardzo pojedyncze prowadzenia. Takie delikatne skoki. Kołowrotkiem głównie. Dosłownie robię 1/4 łowu. Okręgu był. Okręgu kołowrotka, obrotu, korbko, może tak.
1/4 z takim szybkim, energicznym właśnie podbiciem. O, rzucamy i prowadzimy. Ale pogonił, prawdopodobnie boleń. A u mnie czep. Czepo, tam jest jakiś czepo. Dobrze wiedziałem o nim, ale ryzykowałem. No jeszcze mnie tutaj zassało. Zaraz będzie znowu, że mnie z butów będzie wyrywać. I tu wciąga mnie coraz mocniej. Trzeba się jakoś wydostać z tego bagienka. O, udało się, tylko ciekawe, czy zerwałem coś, czy wszystko jest. Wydaje mi się, że coś zerwałem na pewno. Tak, zerwałem całego poprocha, został się tylko ołów. Trzeba zmontować jeszcze raz zestaw. No i wybrałem się jeszcze na bajorko obok. Ono jest połączone tutaj z bugiem. Ale zobaczymy, czy tutaj, chociaż już jest ciemnawo, już ten okoń może wybrać coraz słabiej, albo i wcale. Na pewno będę chciał tutaj jeszcze wrócić. I nie wiem, czy nie wrócę jutro z samego rana. Jak wrócę, to na pewno zobaczycie w którymś z następnych odcinków. Ryba chodzi, widać, po tutaj, po bajorze. Będzie chyba już za ciemno. Już okonie są coraz mniej aktywne. Jakby było ranek i ta pora, to jeszcze one gryzą. Ale na wieczór to one się już uspokajają, bardziej pewnie biorą przy powierzchni. Bo jak widać, tutaj się bardzo dużo spławia rybek. Dobra. Trzeba będzie kończyć dzisiejszy materiał. Także wpadło kilka okoni fajnych, nie powiem. I wpadł również sandaczek. Także piękne miejsce. Czas będzie tutaj przyjechać przynajmniej z parę razy i spróbować coś połowić. Coś w większej ilości. Bóg. Piękny bóg. Do zobaczenia na następnym odcinku, już wkrótce.